Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, naszym gościem jest Ewa Czaczkowska, publicystka Rzeczpospolitej, autorka biografii chyba takiej najbardziej fundamentalnej, najbardziej całościowej, bo już także opartej o te dokumenty, które dla poprzednich biografów były niedostępne. Biografii kardynała Wyszyńskiego. Wracamy do kluczowego momentu w powojennych dziejach Polski, do tego momentu, który był takim przed świtem, przeczuciem 79 roku. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy żyli w tym okresie, to nie mówił jednoznacznie. Znaczy, po raz pierwszy poczuliśmy wspólnotę w 66 roku. To jeszcze nie była ta sama wspólnota, którą poczuliśmy w 79 roku, ale poczuliśmy, że możemy być razem. Baliśmy się, ale byliśmy razem i czuliśmy, że jesteśmy wspólnotą. Na ile ten program, rzeczywiście, no nie ma co ukrywać, że w wyrazach bardzo ludowych, chociaż wcale nie starodawny, bo w dużej mierze kardynał Wyszyński go konstruował w oparciu o to, co było, ale jednak nierzadko na nowo tworzył pewną nową całość z elementów, które były. Na ile ten program był programem tylko kardynała Wyszyńskiego, a na ile także kardynała Wojtyły? Mówiłaś już o tym, że kardynał Wojtyła bardzo mocno wspierał kardynała Wyszyńskiego w tym programie. Bardzo mocno wspierał na pewno, ale jednak to był program Wyszyńskiego. Cała Wielka Nowenna, pamiętajmy, że została ułożona przez Wyszyńskiego jeszcze w Komańczy, prawda? Czyli jeszcze kiedy był internowany. Później działał oczywiście w Episkopacie, był taki specjalny zespół maryjny, co też ciekawe, należały do niego kobiety, to podkreślam, bo podobno, jak twierdzą niektóre panie, podobno w czasach Wyszyńskiego więcej kobiet było w różnych gremiach episkopatu niż jest to dzisiaj nawet, więc on był też prekursorem i pod tym względem. Był maryjny bardzo. Był maryjny właśnie. Więc jednak był to program Wyszyńskiego. Bez wątpienia on miał na niego największy wpływ. Programu szczegółowego, w sensie realizacji, rozpisania na poszczególne lata i tak dalej, on był konstruowany po pierwsze w tym zespole episkopatu, po drugie właśnie przez ten Instytut Prymasowski, prawda, powołany przez Wyszyńskiego w 57 roku. Poza tym Instytut Jasnogórski Ślubów Narodu, tak, w Częstochowie, ale prowadzony przez ten Instytut Prymasowski, które związane właśnie były z kardynałem Wyszyńskim, wokół niego ten instytut się zrodził, więc był to jednak głównie program Wyszyńskiego, ale bez wątpienia jest to prawdą, że to, co powiedziałeś, że te początki tego 79-80 roku są w tamtym okresie, w latach 60. i w tym też mają rację Wojtyła, który mówił, że nie byłoby mnie jako papieża, prawda, gdyby nie było kardynała Wyszyńskiego, ciebie wielki prymasie, jak do niego mówił. I to historycy zwracają na to uwagę rzeczywiście, że po prostu Wyszyński wyprowadził ludzi na ulicę. On w latach 60. przez tą Wielką Nowennę wyprowadził ludzi na ulicę, że oni w jakimś sensie, oczywiście się bali, dochodziło do starć, przecież też nie jest prawdą, że pierwsze starcia po 56 roku były w 68, bo one już były w 66 roku, były w Gdańsku, były w Warszawie, w Krakowie Drobne, więc starcia na ulicach, prawda? Ale wyprowadził ludzi na ulicę. Ludzie się właściwie też zobaczyli, że mają prawo manifestować swoją wiarę. Policzyli się trochę. Policzyli się w jakimś sensie też. To było też, jak mówił bodajże profesor Kłoczowski też u mnie w książce, że to było jakby tworzenie się też w jakimś sensie już początków tego zalążków społeczeństwa obywatelskiego. Ci ludzie wychodzili i rzeczywiście, jak musieli przygotować, jak była peregrynacja obrazu, prawda, kopii obrazu Jasnogórskiego, musieli przygotować uroczystości. To przecież były wielkie uroczystości. Przyjmowanie tego obrazu na granicach parafii, banderie jeszcze specjalne do tego. Jeździł prymas wszędzie z biskupami, najlepiej jakich mógł zgromadzić wszystkich, ale na pewno z biskupami tej diecezji, okolicznych diecezji jeździł po Polsce, więc ludzie po prostu też się samoorganizowali. Co więcej, na przykład profesor Cywiński mówił mi, że właśnie to był, on zrozumiał wielkość tego programu w latach 70., bo ta peregrynacja długo trwała obrazu. Z przerwą, prawda, potem jeszcze w latach 70. On zrozumiał dopiero wtedy przerwą ideę. Po aresztowaniu. Puste jakiś czas. Puste ramy, tak, były witane i wędrowały. Zrozumiał wtedy, że po prostu, zrozumiał jak wielka jest waga tego, co się dzieje, że właśnie, tak jak mówisz, policzyli się. Ludzie po prostu zobaczyli, usłyszeli, że
że myśli, są w tej grupie i nie jest ważne to, że ktoś tam jest obok nas, nas obserwuje, bo jest ważne to, co my tu robimy razem wspólnie. To jest ważne, to ma sens, to ma cel. Jesteśmy tutaj razem, a ci inni są gdzieś tam obok i to nie są ci my. I rzeczywiście to jest wielka zasługa prymasa. Ja nie wiem, nie jestem przekonana, czy on rozpoczynając, prawda, miał tego świadomość. Nie wiemy też, czy Jan Paweł II przyjeżdżając pierwszy raz do Polski miał świadomość, czy na pewno nie miał świadomości, że powstanie Solidarność i że tak. 20 lat później padnie komunizm. Znaczy, to nawet nie tak, 20, tylko 10 lat po jego pierwszej pielgrzymce. Tak, bardzo szybko. Ale no, chciał tych zmian, a prymas Wyszyński chciał przede wszystkim zachowania wiary, nie? Jemu chodziło nie o zmiany polityczne, tylko chodziło o to, żeby ta wiara przetrwała. I on wiedział, że jeżeli wiara przetrwa, to musi być to masowe, jakby taki ruch masowy i podtrzymać w tym prostym ludzie. Chociaż on rzeczywiście nie miał też najlepszej opinii, tak przynajmniej profesor Świerzewski twierdzi o tym naszym katolicyzmie w tym sensie, że on wiedział, że jest wiele braków, ale wiedział, że tylko taki ma szansę oprzeć się komunizmowi. To jest tekst kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński mówi... Dokładnie, znowu wracam do zapisków. Opisuję sytuację Kościoła. Mówi, nie możemy w tej chwili składać kolejnej ofiary z krwi, ponieważ dopiero co zdołaliśmy zbudować fundament, który został zniszczony przez okupację hitlerowską. Chyba jemu bardziej chodziło tutaj o upływ krwi, w sensie tym, że dużo, po pierwsze, dużo Polaków zginęło i duchownych. Dużo duchownych, ale pisze również o tym. Dopiero nam się udało wykształcić kadrę uniwersytecką i już jej nie ma. Nie mamy cały czas własnej teologii pastoralnej. To jest 53 rok, kiedy to kardynał Wyszyński pisze. Nie mamy, nie potrafimy po polsku trafić do Polaków, bo nie dano nam tego zrobić. No to jest jednak dość surowa ocena Kościoła. Tak, i surowa ocena również moralności katolickiej. Dokładnie. Bardzo on mówił, że my tu mówimy, prawda, demonstrujemy. On pisał też, czy w kazaniach mówił, a jednocześnie, gdy przychodzi tak spojrzeć na to nasze życie, to jest ono inne. On miał tego świadomość, dlatego była ta co nowenna, całe to przygotowanie, to miał być taki rachunek sumienia wspólny, ale i każdego człowieka indywidualny, to było podejmowanie tych zobowiązań. Oczywiście, że te zobowiązania, te śluby, prawda, jasnogórskie, one wtedy inaczej brzmiały. Dzisiaj ja mam wrażenie, one powtarzane są w Częstochowie, one już tak nie brzmią, one są językiem, który już nie pasuje do dnia dzisiejszego mówione. One były dobre wtedy na tamte czasy. No ale też trzeba powiedzieć sobie tyle, że one były na tamte czasy. Tak, one były na tamte czasy, dobre kardynał na tamte Wyszyński czasy. Nie mówił językiem XIX wieku, czy lat dwudziestych. XX wieku, tylko mówił językiem szóstego dziesięciolecia XX wieku. Tak, językiem, tak. Aczkolwiek jeszcze ten język, muszę powiedzieć, jeżeli już mówimy o samym języku, to on był taki troszkę ezopowy dla mnie, ale był to rzeczywiście zupełnie inny język w sensie no, jakości i wartości słów niż ten język, no oczywiście partyjny nowomowy i on też, dlatego też w tym porywał, oprócz tego, że był wspaniałym mówcą. Wróćmy, lata 60. to także Sobór Watykański II i tutaj... już nie tylko komuniści, ale także profesor Świerzewski wspomniany przez ciebie miał taki zwyczaj, no i właśnie chciałem się zapytać, na ile słuszny, przeciwstawiania bardzo soborowego papieża. Papieża, wtedy jeszcze kardynała Wojtyły, który przecież nawet napisał książkę na temat soboru. I no, zdecydowanie bardziej ostrożnego, ja bym tak to określił, kardynała Wyszyńskiego, który... No, dość krytycznie patrzył na te dokumenty, takie bardzo entuzjastyczne co do dialogu, na przykład z możliwości dialogu z marksizmem. No, Gaudium et Spes jest takim przykładem dokumentu, który zresztą akurat został, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć całkowicie sfalsyfikowany, ale w tym elemencie tej wiary w dialog został sfalsyfikowany przez historię. Nie udało się nawiązać tego dialogu i tyle. Ale także miał... Tak przynajmniej twierdzi profesor Świerzewski, dość krytyczny stosunek do zmian liturgicznych i takiej przyspieszonej rewolucji. To jest prawdą. Dla mnie, powiem szczerze, największym zaskoczeniem było to, kiedy dotarłam do ankiety, którą wypełnił przed rozpoczęciem jeszcze soboru kardynał Wyszyński. To była końcówka lat 50. I w tej ankiecie on wskazywał na konieczność pewnych reform, również reform liturgicznych. To było dla mnie naprawdę bardzo ciekawe. Również wprowadzenie na przykład języka polskiego do części mszy świętej, do obrzędów, do sakramentów pewnych, prawda? Więc ta zmiana nastąpiła u niego w czasie soboru na początku lat 60. A to moim zdaniem wiązało się z tym, że przecież to jest ten okres najostrzejszej walki w Polsce, prawda?
między komunizmem a Kościołem, między ekipą Gomułki konkretnie, a Wyszyńskim i Kościołem. I po prostu Wyszyński, to jestem o tym przekonana, że właśnie on doszedł do przekonania wtedy, że Kościół może się oprzeć komunizmowi właśnie najlepiej w takiej formie, jaka i w jakiej jest teraz. Więc katolicyzm ludowy, jemu też bardziej odpowiada oczywiście ten Kościół zhierarchizowany i scentralizowany mocno. I ten Kościół może się obronić. I on dlatego, on się, pamiętajmy po pierwsze, on się podpisał oczywiście pod wszystkimi dokumentami przyjętymi przez sobą. Nie był arcybiskupem Nie był, tak, bo już jest spotkałam się już na... Arcybiskup Lefebvre też się podpisał pod wszystkimi zresztą. Właśnie tak. Ale rzeczywiście, no, poza tym, on był zwolennikiem spokojnego, powolnego. Pamiętajmy też, że on widział już w czasie soboru, co się dzieje na Zachodzie. Był w Rzymie, prawda? Ale kardynał Wojtyła też widział. Też widział, no to prawda. Ale, ale no właśnie, Wojtyła rozpoczyna synod u siebie, prawda, w Krakowie. Synod, który trwa wiele lat, on się tak naprawdę dopiero kończy w 79 tak roku. Tak. Więc on to chciał, żeby o tym dyskutować, rozmawiać i tak dalej. No, Wyszyński był inny. Uważał, że te dyskusje tutaj w środowisku warszawskim, on był bardzo krytyczny czasami w stosunku do inteligencji katolickiej. On uważał, że... On o tym pisał, uważał. Czasami się przyznawał, że może zbyt krytycznie, ale on uważał, że inteligencja tyle razy zdradziła, że jest za słaba, ma ten za słaby kręgosłup moralny, że niby jest przeciwny, ale jednocześnie pracuje, prawda, współpracuje. On bardzo był pod tym względem krytyczny. W pewnych kwestiach notabene miewał rację. W pewnych kwestiach miewał rację, w innych może był zbyt ostry w ocenach. Czasem się do tego też przyznawał. Na przykład, kiedy rzeczywiście sankcje były w stosunku do niektórych księży, którzy wypowiedzieli się w ankiecie więzi na temat kapłaństwa, to był koniec lat 60. Prymas był na... kapłaństwa, mówiąc krytycznie o kapłanach, on uważał, że też to wszystko rozbija. Więc rzeczywiście, prymas uważał, że to należy w sposób spokojny, systematyczny, i no, to jest prawda, dopiero przecież no, kilka lat po zakończeniu soboru zaczęły się te zmiany w Polsce, a tak naprawdę na początku przełom lat 60. i 70. dopiero. I sam jeszcze też we swoich notatkach pisze, z jakim przejęciem po raz pierwszy odprawiał mszę w języku polskim. I z tego wynikało, że on rzeczywiście był przywiązany jednak do... Też nie ma się co dziwić, ile lat odprawiał tę mszę, prawda, w tej liturgii łacińskiej. To po pierwsze, a po drugie... On, to też jest ciekawe, przecież sobór, po soborze watykańskim II, prawda, są te msze koncelebrowane, nie? Kiedy... W szczególnych wypadkach mówi prawo kanoniczne i mówi zwyczaj, w związku z tym to nie jest takie proste. Oczywiste, no może tak, teraz to już się stało powszechne, a prymas nie. Prymas, jeżeli na przykład byli dwaj, kardynał Wyszyński i Wojtyła, to Wyszyński najczęściej siedział z boku. Na przykład głosił homilię, ale nie odprawiał mszy. On mszę odprawiał u siebie w kaplicy rano. I nie koncelebrował mszy razem z Wojtyłą. I z innymi też biskupami, prawda? Ostatnie już pytanie. I poprosiłbym niestety, bo nasz czas powoli dobiega końca, o w miarę krótką odpowiedź, chociaż pytanie jest bardzo długie. Na ile zbieżne były ich wizje Polski? O... Trudne pytanie. To znaczy, wydaje mi się, że Wyszyński nie wierzył tak naprawdę, że może stać to, co się stało w 80 roku i później w 89 roku, że może nastąpić rzeczywiście upadek po prostu tego systemu. Tak, nie wierzył. Mimo, że przez te lata całe do tego dążył, to tyle przeżył tych przełomów, ja to też rozumiem, że tyle razy przeżył te przełomy wszystkie, które kończyły się jakimś tam rozlewem krwi, przełomy w sensie, mówię, wystąpień robotniczych, prawda, żeby mówić w skrócie, i wiedział, że póki jest taka, a nie inna sytuacja geopolityczna, nie może się to zmienić, nie myśląc o tym, że to my możemy zmienić tę sytuację też geopolityczną, w jakiś sposób wpłynąć na zmianę. Z kolei Wojtyła chyba jednak miał inne myślenie. On był mniejszym pragmatykiem niż Wyszyński. Naprawdę mniejszym pragmatykiem. I dlatego nie bał się mieć wizji tak szerokich, tak by się wydawało, no nieprawdopodobnych. Wyszyński był większym pragmatykiem, był socjologiem, był jakby bliżej chyba. Był też mężem stanu.
No tak, o, bez wątpienia, no ale nie można tego powiedzieć też i znaczy, Jan Paweł II też był, ale był innym. Tak ale był innym. W jednej rzeczy tylko się różnili, powiem, wiem, że nie mamy czasu. Chcę to powiedzieć, bo wśród wielu różnych opinii sprzecznych i nieprawdziwych często, w jednej rzeczy się różnili i to sam Wojtyła, czyli już Jan Paweł II przyznał po śmierci Wyszyńskiego. Mianowicie w koncepcji rozwoju nauczania katolickiego w Polsce, myślę o wyższych uczelniach, o rozwoju wydziałów teologicznych. Wyszyński uważał, że wystarczy nam KUL i wystarczy nam Akademia Teologii Katolickiej, dzisiejsze UKSW. Natomiast stworzone Wojtyła, zresztą wbrew woli Wyszyńskiego tak. Początkowo. Natomiast Wojtyła stawiał na to, żeby gdzie tylko można, w tych wszystkich uniwersytetach, gdzie kiedyś były wydziały teologiczne, żeby je odtwarzać, co zresztą później się stało. W tym się różnili. W tym się różnili, ale jedno na koniec i już ja powiem o jednym podobieństwie, o którym nie można zapominać i to jest wielki kult dla Matki Bożej z Jasnej Góry. Jeden i drugi tak naprawdę mówili, że w tym miejscu bije serce Polski. I druga rzecz, też bardzo zbieżna, słowa Jana Pawła II, które wielokrotnie wracały i słowa kardynała Wyszyńskiego. Nie możemy pozwolić, by po raz kolejny polała się polska krew, ponieważ ona jest zbyt cenna i zbyt wiele jej wylano. Jeśli ona się będzie lała dalej, nigdy nie uda nam się zbudować silnej, maryjnej i katolickiej czy chrześcijańskiej Polski, która będzie ojczyzną dla wszystkich, bo tutaj też obaj byli zbieżni. Znaczy zupełnie różne źródła, zupełnie inne myślenie, a jednak ta wiara w to, że Polska może być atrakcyjna, kulturowa, była im wspólna. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Ewa Czaczkowska, publicystka Rzeczpospolitej, autorka książki biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. A do usłyszenia mówi państwu Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.